Mieszkańcy sołectwa Pogorzała Wieś po wielu latach doczekali się remontu drogi gminnej. Zmodernizowany odcinek oddano do użytku w poniedziałek 23 października. To największa inwestycja drogowa w gminie Miłoradz od kilku lat. Dlatego w uroczystości oprócz władz samorządowych uczestniczył również wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński. Rzeczywiście mieszkańcy, którzy za nami mieszkają, czyli już dzisiaj widać wyremontowaną drogę, mieli utrudnione życie poprzez to, że droga była praktycznie, można by powiedzieć, polna. Czyli powyłamywane kamienie, brak chodnika, bo chodnik w stanie naprawdę już agonalnym. Pieniążki, które zostały pozyskane, jest to kwota około 1 000 000 zł. Wykonano z tego odcinek o długości prawie kilometra. Odcinek wykonany, jak widać, w asfalcie. Można powiedzieć, że jest święto w Pogorzałej Wsi. Mamy wspaniałą drogę, na którą czekaliśmy kilkadziesiąt lat. Naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego tytułu, bardzo. Jest to bardzo ważne, aby następował taki zrównoważony rozwój kraju i nie możemy zapominać także o tej Polsce powiatowej, gminnej. Realizujemy wielkie inwestycje krajowe, międzynarodowe, drogowe, kolejowe, ale także w takich miejscowościach właśnie jak Pogorzała Wieś. Droga bardzo była nam tutaj potrzebna z uwagi na fakt, że tamta wcześniejsza brukowa była w fatalnym stanie. Ona po prostu była zapadnięta. Nie było możliwości nawet przejścia, a już nie wspomnę, jazda samochodem odbywała się naprawdę drogą polną. Serdeczne podziękowania za przybycie oraz wsparcie już paroletnie, bo pan, mowa tutaj o panu wiceministrze Kazimierzu Smolińskim, który wspiera gminę Miłoradz zarówno w budowie czy to dróg osiedlowych, czy tak jak tutaj w przypadku drogi gminnej, ale również i wsparcie jego osoby przy przetargu przecież na drogę krajową 22, o którym wspominaliśmy już na łamach waszej telewizji. Myślę, że też to skrzyżowanie, o którym tutaj pan wójt mówił, uda się przebudować i zrealizować. Są prace koncepcyjne na razie realizowane. Ten odcinek został już wcześniej zmodernizowany, więc Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych nie zapomni również o tym skrzyżowaniu i będę im o tym przypominał. Najważniejsze, żeby to zostało ujęte w planie realizacji, tak, i potem zrealizowane. Chciałbym podziękować również kierownikowi referatu rozwoju, pani Annie Smolińskiej, bez której ciężkiej pracy tak naprawdę nie dałoby się tego zrealizować. To tak naprawdę jej upór i wysiłek i ciężka praca jej referatu spowodowała, że wniosek udało się kompletnie złożyć. Podziękowania dla firmy Polhos, która przyczyniła się do tego, że wniosek mógł być złożony kompletnie, oraz podziękowania dla Zarządu Dróg Powiatowych, którzy wsparli nas swoim doświadczeniem. Let's go.